okej, pierwsze małe wymiany to były dwa lingi za dwa lingi. Czyżby Artur pokazywał pierwsze słabości? Czyżby przegrał więcej niż 6-7 pojedynków, które zakładał w wywiadzie, który też oczywiście troszkę sobie poczytałem? No to się nam oczywiście okaże. Póki co, jak widać, no dla mnie widać na dłoni, na dole ekranu 27 dron u Artura, więc no, przewaga w tym aspekcie, aczkolwiek no Michus prawdopodobnie będzie bazować tutaj na swojej nieprzewidywalności. Już środkiem mapy sporo zerglingów, Artur. No Artur nie ma jeszcze Meliktesa. Kto wie, czy to nie jest dobry moment, żeby zaatakować ten Meliktes u Artura. Za sekundkę się zakończy dokładnie. Michus biega, Michus atakuje. Co się dzieje? Jest presja. Jest tam też atakowana Rafa przez pięć głowy. Oczywiście nie chce tam nasz polski bardzo mocny zerk nikogo wpuścić. No i są wojny ze strony Michusa. Jeżeli tu będą jakieś dobre eksplozje, to kto wie, jak to się zakończy. Eksplozja. No tutaj może nie najszczęśliwie momentami Michus, ale Netshot też jeszcze nie jest chyba taki przekonany, czy się obroni. Nie, jednak dam radę. No i widzę, że nawet Artur...